Sport! Pamiętasz, jak byłeś szczeniakiem? Spójrz, mały pies, obok dwa, a przy nim trzy. Jeden jest czerwony, tak nie jak ty. Jestem sam, własny kąt swój mam i świat odkrywam. W nowych miejscach wciąż bywam, nim obejrzysz się raz. Kumpla we mnie już masz. Się schowam, kto przyjaciół krok ma, rośnie prędko jak ja. Rośnie prędko jak ja. Szczenięce lata Clifforda. Czas ochłonąć. Dobra, Clifford. Teraz ty się schowasz, a ja będę szukać. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Uwaga, piesku, szukam! Gdzie może być ten szczeniaczek? Aha! Mam cię! Tutaj jesteś! Och, Emily Elizabeth pracuje dzisiaj w bibliotece. Evan przyjdzie się tobą zająć. Och, super! Z nim zawsze jest fajny ubaw. Prawda, Clifford? Może wszyscy pobawimy się na dworze? Lato już się kończy. Właśnie, Emily Elizabeth. Wkrótce przyjdzie jesień. Ja otworzę! Ojejku, jejku, jej! Słyszałaś to, Narcysiu? Dzisiaj Evan będzie nas niańczył. Tak. To pasjonujące. Wezmę ulubioną piłeczkę. Poćwiczymy aportowanie. Ojejku, jejku, jej! O, Rety. Dziękuję ci, że zaopiekujesz się dziś, Emily. Och, nie ma sprawy, proszę pani. Ja zawsze świetnie się bawię z małą. Z Cliffordem też. No, muszę lecieć. Pa, mamo! Spoko, proszę pani. Zajmę się nimi. Mam niezłą myśl. Zostaniemy w domu i pooglądamy sobie telewizję. W domu? My chcemy się pobawić z raszaczem. Jestem już na to za stary. Zresztą jest zbyt gorąco i parno i... A? O rany! Kim ona jest? Och, to Vanessa. Niedawno się wprowadziła. Jest bardzo milutka. Serio? Trudno, Evan. Skoro jest ci za gorąco, to możemy zostać w domu. O czym ty mówisz? Wprost uwielbiam upały. No chodź, idziemy. Ekstra! Wezmę kilka rzeczy. Dobra. Nie ma sprawy. Hurra! Chodź, Clifford! Ojej. Hej, Narcysiu, pobawimy się? Och, dziś jest za gorąco. Wolę tu posiedzieć i powachlować się uszami. To ja zagram w piłkę z Evanem. Dobrze, zrób to. A więc, Emily Elizabeth, to jak ma na imię ta panna? Tamta? Nie pokazuj tak. To nieładnie. O, to Vanessa. Chcesz ją poznać?
Nie, dzięki. Może później. O, nie teraz, Clifford. Evan, czy możesz nam podłączyć zraszacz? Zraszacz? Jasne. Wreszcie się czymś zajmiecie. Z radością zaraz podłączę dla was ten zraszacz. Ojejciu, taki wąż to jeszcze lepszy ubaw. A więc zraszacz stawiamy tutaj. Następnie tu przykręcamy szlauch, a potem odkręcamy wodę. Właśnie tak. I tada! Hej, a gdzie woda? Clifford, puszczaj! Chodź tu, Evan, pobaw się! Woda tak fajnie chłodzi! Ja wolę trochę potrenować grę w kosza. Ojejciu, z dużą piłką będzie większy ubaw. Nie teraz, Clifford, nie mam czasu. Taylor jest na pozycji, robi obrót, przyjmuje podanie. Zza pleców i rzuca. No i trafia! Hej, Evan, mogę zagrać z tobą w kosza? Teraz jestem strasznie zajęty, Emily. Lepiej pobaw się z Cliffordem przy tym zraszaczu. Taylor w akcji! Przechwyt piłki, już kozłuje zygzakiem! Piękny wyskok! Tak, 2 punkty! Evan Taylor dał dziś popis czadowej gry! Hej, Clifford, uważaj! Clifford! Clifford! Ojej. No jasne, deskorolka. Wszyscy wiedzą, że ja jestem mistrzem dechy. Mogę z tobą pojeździć? Nie teraz, Emily Elizabeth. Może później. No to gazu! Nie teraz, Clifford, jestem zajęty! Ojejciu, jejciu, jej! Deskorolka to najlepszy ubaw! Ale czad! Clifford, co tu robisz? Mogłeś się potłuc. Już dobrze, trzymam cię. Aport, pieseczku. Hej, czy mogę pobawić się z wami? Jasne, Evan! Och, mój biedaczku, ale się zgrzałeś. Evan, my pobawimy się przy zraszaczu, ale ty chyba tego nie chcesz, prawda? Chcę, czemu nie? Co mam do stracenia? Cześć! Cześć, Vanesso! To jest mój kolega, Evan! Cześć, Evan!
Hej, Vanessa. Cześć. Widziałam, jak uratowałeś Clifforda. Byłeś bardzo dzielny. Serio? Jasne. Widziałam też, jak fajnie się bawiłeś z Emily. Dobry z ciebie kumpel. Wiesz, czasami tak, bo nie zawsze mi to wychodzi. Clifford i Emily też są świetnymi kumplami. Zgadza się? Jasne, Evan. Zaraz, a co czytasz? Nową książkę Gwiazdy Czarów. Serio? Ja też lubię czary. Tej jeszcze nie znam. Jak skończę czytać, chętnie ci pożyczę. Dzięki. Hej, a może gdzieś razem skoczymy? Dobrze. Ale czuję, że najpierw będziesz się musiał przebrać. Och. Niezły pomysł. No to cześć. Cześć. Super. Hej, dzięki Emily Elizabeth. Jesteś prawdziwą przyjaciółką. Nie ma za co, Evan. Też jesteś fajny, Clifford. Chodź, piesku, już czas ochłonąć. Hej, uwaga! Ojej! Czytamy sobie, Clifford? No dobrze, wybierz coś. Dzięki, Clifford. To na pewno fajna opowieść. Dziś ma tytuł Sparkle i korespondencyjni przyjaciele. Pewnego dnia Luna poszła sprawdzić pocztę. Bardzo lubiła dostawać listy. Ale od dawna nikt do niej nie napisał. Inne zwierzaczki też nie dostawały żadnych listów. Wtedy Sparkle rzekł, że ma doskonały pomysł. Będą pisać sami do siebie. Luna napisała o jabłoni w ogrodzie i dniu, kiedy zakwitły kwiatki. Riba opisała mecz koszykówki i jak zdobyła decydujący punkt. Darnell i Ravi pisali, że pożyczyli z biblioteki świetne książki. A Sparkle, zamiast pisać, narysował śmieszne obrazki. Przedstawiały ich ulubione zajęcia. Wkrótce skrzynka Luny pękała od listów. Skrzynki jej przyjaciół też. Wszyscy z radością czytali sobie te liściki, a potem się nimi wymieniali. Koniec! Uwielbiam takie wspólne czytanie. Wiesz, Clifford, mały z ciebie psiak, ale za to naprawdę wielki czytelnik. Skarpetki i drzemka. Hej, Clifford! Chcesz złapać swój ulubiony kapeć? No to aport! Brawo, piesku! Emily Elizabeth, patrz, kto przyszedł. Cześć, Emily Elizabeth. Och, cześć, Nina. Cześć, Clifford. Dobra, sprawdźmy, czy masz wszystko, co będzie potrzebne w szkole. Plecaczek? Jest. Termosik? Jest. A szkolny strój? Dobra, spoko, już idę włożyć mundurek. Wcale się nie denerwujesz pierwszym dniem w szkole? Ja zawsze jestem strasznie spięta. No jasne, to bardzo ważny dzień. Ale wszystko się uda, bo włożę moje fartowne skarpetki. Dziwne, tu jest tylko jedna. O nie, przecież ty musisz je włożyć. Bez nich może stać się coś, no wiesz, złapiesz katar, przykleisz włosy do ławki albo nie pozwolą nam razem siedzieć. Naprawdę tak myślisz? Myślę? Ha, ja o tym dobrze wiem. Bez tych skarpet leżysz. Ha! O, mamuniu, fartowna frotka. Muszę iść. Idziemy po nowe szkolne buty?
Mamo, zginęła fartowna skarpetka. No i do jutra muszę ją znaleźć. To może potem jej poszukasz? Dobrze, mamo. Zaraz wrócimy. Rety, Narcysiu, musimy pomóc Emily znaleźć tę skarpetkę. My? Sama się znajdzie. Wstawaj, pomożesz mi? Dobrze, dobrze, dobrze! No dobrze, zgoda, tylko nie zachowuj się jak... Och, jak szczeniak. Super, a więc, gdzie może być skarpetka? Czekaj, ja spróbuję zgadnąć. Jest w szufladzie? Nie, Emily Elizabeth już tam sprawdzała, ale mogła coś przegapić. Uszy, uszy! Uważaj na uszy! I nic tu nie widzę. Przecież jesteś psem! Przekop wszystko! Ojej. Wiesz co, Narcysiu? Tu jej nie ma. Narcysiu! O-o! No dobra, dosyć tych łowów na skarpetki. Ale ja mam nowy pomysł. Tego się obawiałam. Tak, możemy przeszukać łóżko. Chodź, Narcysiu. Dobrze, dobrze, dobrze? No trudno, zgoda. Ty sprawdź dół, ja biorę górę. Super. Jest papierek po gumie i moneta i... O, hej, patrz! Psie ciasteczko. Skarpetki ani śladu. No, czy coś jest w szafie? Tylko jeden zły królik. Zrozum, Clifford, tej skarpetki nie ma w pokoju Emily Elizabeth. Już czas się poddać. Och, ja się nie poddam, Narcysiu. Przecież Emily potrzebuje pomocy. No to może ktoś ją sobie wziął? Ktoś, kto lubi skarpetki. Albo, że tak powiem, jakaś dwójka ktosiów. Dwójka ktosiów? Ach, Flo i Zo lubią się bawić skarpetkami. Zapytam ich. Hej, Flo, Zo, jesteście tam? To Clifford. Ja otworzę. Nie, ja otworzę. Ty łap pchły. Złapię ciebie. Cześć, Flo, cześć, Zo. Cześć, Clifford. Chcesz się bawić? Nie teraz, bo Emily zgubiła skarpetkę i to bardzo wyjątkową. No i ja pomyślałem sobie, że może to wy ją macie. Skarpetkę, tak? Chyba jakąś gdzieś tu mamy. Mogę zerknąć? Właśnie w tym problem. Bo gdybyśmy mieli skarpetkę, to z pewnością byłaby w naszym super tajnym schowku. A tam trzymamy super tajne rzeczy. Ale jak obiecasz, że nikomu nie zdradzisz naszego schowka, to ci pokażemy. Obiecuję. Dobra, chodź za mną. Nie, chodź za mną. Ja tu rządzę. Ruszamy. Jesteśmy pod drzwiami. Nie można było tak nie biegać? Przecież ktoś mógł nas śledzić. Patrz, Clifford. To nasze tajne rzeczy.
fajne, co nie? No tak, ale... ale gdzie jest skarpetka Emily? Ach, racja! Och, to nie jest skarpetka małej Emily. Nie? To może chcesz się pobawić? Chodź, zagramy w przeciąganie liny. Nie, nie będę się bawić, póki nie znajdę fartownej skarpetki Emily. Och, ja nie mogę jej zawieść. To na razie. Wiesz, kotki miały skarpetkę, ale to nie była ta. Och, to wielka szkoda. Cześć, Clifford! Cześć, Narcysiu! Znalazłaś już skarpetkę, skarbie? Jeszcze nie. Muszę teraz iść na dół do pralni, ale kiedy wrócę, pomogę ci szukać. Hej, Narcysiu! Już wiem, jak skarpetki opuszczają mieszkanie. Wędrują do pralni, a tam się je pierze. Powęszę tam. Dzięki, tato. Nasze maluchy śpią, Clifford. Przepraszam, pani mysiarska. Nie, nie, Clifford, wejdź, jesteś mile widziany. Ależ oczywiście. Ojejku. Lucy śpi w fartownej skarpetce Emily. Może Narcysia ma rację? Och, nigdy nie odzyskam skarpetki. Jedną chwilę. Mam niezłą myśl. Zaraz tu wrócę. Cieplutkie i przytulne. Dziękuję, Clifford. To najlepsze łóżeczko, jakie kiedykolwiek mieliśmy. Dziękuję za skarpetkę. A gdzie to wyniuchałeś, Clifford? Nasza Emily bardzo się ucieszy, że ją odzyskała. Masz tę skarpetkę. Dziękuję, że mi pomogłaś. O, chyba nie za bardzo. Wiesz co, Clifford? Miałeś rację, że się nie poddałeś. A ja się cieszę, że mogłem pomóc drogiej Emily. Clifford ma niespodziankę. Och, Clifford, moja skarpetka! Gdzie ją znalazłeś? Zdaje się, że wyciągnął ją zza pralki. Wiesz co, Clifford? Choć jesteś małym psem, to naprawdę wielki z ciebie pomocnik. Cześć, Narcysiu. O! Cześć, Clifford. Wejdź tu i usiądź sobie. To trochę za wysoko, ale na pewno mi się uda, jak się postaram. Tak myślisz? Ja o tym wiem. Nauczyłam Clifforda, że jeśli chce się coś zrobić, to trzeba wierzyć, że się uda. O, jeszcze ciut. No, skoro nie wskoczę tak wysoko, znajdę inny sposób, żeby się tam dostać. To wymaga wielu ćwiczeń, ale gdy w siebie uwierzysz i nie załamiesz się, możesz zrobić prawie wszystko. Dlatego wielka myśl Clifforda na dziś to uwierz w siebie. Gratuluję ci, Clifford, udało się! Dziękuję, Narcysiu. Czułem, że dam radę. Wersja polska na zlecenie Mini-Mini, Master Film. Reżyseria Agata Gawrońska-Bauman. Dialogi Dorota Filipek-Załęska. Dźwięk Elżbieta Mikuś. Montaż Gabriela Turan-Wiśniewska. Kierownictwo produkcji Dariusz Falana. Tekst piosenki Andrzej Brzeski. Opracowanie muzyczne Piotr Gogol. Wystąpili
Brygida Turowska, Dominika Kluźniak, Katarzyna Łaska, Krzysztof Szczerbiński, Joanna Pach, Tomasz Bednarek i inni. Śpiewał Michał Rudaś.